Uczynię Cię wielkim narodem, będę Ci błogosławił i uczynię Twoje imię wielkim. Księga Rodzaju, 12 rozdział, 2 werset. Czym jest rzeczywista duchowa wielkość? Ludzie tego świata starają się wyrobić sobie wielkie imię. Mówią, uczyńmy sobie imię, jak czytamy w Rodzaju, 11 rozdział, 4 werset. Ale Bóg mówi do człowieka, który się dla niego oddzielił. Będę Ci błogosławił i uczynię Twoje imię wielkim. Tendencją naszych naturalnych serc jest zawsze staranie się o sławę dla siebie. Ciało będzie chwytać się wszystkiego, nawet rzeczy bożych, aby się wywyższyć. Tendencja ta była widoczna nawet pomiędzy uczniami pańskimi, gdy toczyli spór o to, który z nich powinien być uznany za największego. Rozproszenie człowieka pod Babel i podziały w chrześcijaństwie, jak również wszelkie spory pomiędzy ludem Bożym, mogą być wywiedzione z tego jednego korzenia, próżność ciała, które stara się uczynić siebie samego wielkim. Z kolei, co za kontrast, uniżenie Pana Jezusa polegało na tym, że Pan Jezus Chrystus nie budował swojej reputacji, dlatego też Bóg wywyższył Go i darował Mu imię, które jest ponad każde imię, tak uczy nas list do Filipian, 2 rozdział, 9 werset. Bóg uczynił swoje imię wielkim, a temu, kto ma zgodny z Nim pokorny umysł, i w odpowiedzi na wezwanie podąża za nim poza obóz, Bóg mówi, uczynię Twoje imię wielkim. Bóg może uczynić imię wierzącego o wiele większym w Jego świecie chwały, niż my możemy uczynić to ze swoim imieniem w tym obecnym złym świecie. Gdybyśmy szczerze przyznali, jakie mamy motywy, to okazałoby się, że rzeczywistą pobudką do pozostawania na błędnym stanowisku jest ukryte pragnienie bycia wielkim. Dlatego też zbyt wielu kurczowo trzyma się ciemnych ścieżek religijnego aktywizmu bez poddawania się Bożemu prowadzeniu. Widzimy w Piśmie Świętym, w Biblii, jak w codziennym doświadczeniu, że ci ludzie, ci, którzy byli duchowo wielcy wśród ludu Bożego, zawsze byli ludźmi odłączonymi dla Boga. Natomiast każde zejście z drogi odłączenia prowadziło do utraty wpływu i roztrwonienia duchowej wielkości pośród ludu Bożego.